Nie istnieje coś takiego jak samochód w pełni bezemisyjny, ponieważ każdy samochód musi być czymś napędzany a chociażby wytworzenie tej, tej, tego nośnika energii, którym napędzamy samochód z kolei powoduje wytworzenie pewnego śladu węglowego. W przypadku samochodów spalinowych jest to dość oczywiste, ponieważ po prostu spalamy benzynę, tudzież olej napędowy w silniku, tworząc spaliny, choć warto też zwrócić uwagę, że przecież do samego wytworzenia benzyny, tudzież oleju, również potrzebujemy dosyć dużą dawkę energii elektrycznej, no bo przerobienie ropy naftowej w paliwo również jest bardzo energochłonne. W przypadku samochodów na przykład wodorowych, również przygotowanie, dostosowanie tego wodoru do warunków, które są konieczne dla samochodu napędzanego na wodór, również jest bardzo elektro, elektrochłonne. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że Polska jest bardzo dużym producentem wodoru, natomiast jest to wodór niewzbogacony jeszcze i zamienienie go w pełnoprawne paliwo wodorowe również wymaga pewnej dozy energii. No, i przechodząc do sedna dzisiejszej dyskusji, czyli do samochodów elektrycznych. Tak, oczywiście są to samochody lokalnie bezemisyjne, to znaczy w momencie, kiedy samochód się porusza, nie wytwarza on żadnych spalin ani, ani dwutlenku węgla. Natomiast y, oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie pozostawia za sobą śladu y, węglowego. Y, samo wytworzenie samochodu elektrycznego wiąże się y, z pewną dozą dwutlenku węgla, szczególnie przy produkcji baterii, które są tworzone teraz w coraz nowocześniejszych technologiach, są coraz czystsze. Natomiast nie jest tajemnicą, że jest to ten najbardziej no niestety nadal szkodliwy dla środowiska element samochodu. No i z drugiej strony. Wytwarzanie prądu. Tutaj oczywiście fundamentalną kwestią jest, czy ten prąd pochodzi ze źródeł odnawialnych, kiedy rzeczywiście możemy mówić o tym, że no być może produkcja samochodu łączy się z powstaniem pewnej dozy dwutlenku węgla, ale już samo napędzanie go nie. Bardziej kłopotliwe jest określenie tego w sytuacji, jeżeli mamy bardziej zanieczyszczony miks energetyczny, no taki chociażby jak mamy w przypadku Polski, gdzie nadal jednak ogromnym udziałem, ogromny udział w miksie energetycznym. W Polsce ma węgiel, nieważne w tym momencie, czy kamienny, czy brunatny, bo oba są dosyć zanieczyszczone. No i kiedy, niestety, również w perspektywach, które słyszymy, nadal przez kolejne lata węgiel będzie bardzo istotnym elementem miksu energetycznego. Zwrócę jednak uwagę na to, że po pierwsze, tak jak wspomniałem, samochody spalinowe, również aby uzyskać paliwo. Wcześniej w, przy wytwarzaniu tego paliwa jest wykorzystywana duża produkc produkcja energii elektrycznej, która też, tak jak wspomniałem, pochodzi przecież z węgla, przy, przynajmniej w wypadku Polski. Ym, a także zwrócę uwagę na długą perspektywę, yy, to znaczy docelowo nawet te najbardziej. Tradycyjne energetyczne rynki, takie jak Polski, w Unii Europejskiej mają w planie jednak w pewnym momencie przejść na w pełni bezemisyjną gospodarkę energetyczną. Czy to będzie wcześniej, czy to będzie później, to jest tylko i wyłącznie dzisiaj kwestia czasu. No i Wprowadzenie samochodu, wprowadzenie elektromobilności do takiego powszechnego użycia również będzie niestety kwestią czasu. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj w cudowny sposób zmienili naszą całą gospodarkę na same wiatraki i panele słoneczne, to od jutra nie będą przecież jeździły same samochody elektryczne. Wprowadzenie tych samochodów elektrycznych to jest dosyć długi proces. I dlatego to jest bardzo ważne, żeby te dwa procesy działy się jednocześnie. Żebyśmy przechodzili na odnawialne źródła energii oraz żebyśmy wprowadzali samochody elektryczne, dzięki czemu w tej perspektywie 10, 20, 30 lat będziemy coraz bliżej momentu, kiedy po naszych drogach będą same samochody elektryczne napędzane na, przez odnawialne źródła energii.